Siema, witajcie w kolejnym odcinku serii boosterowej. Dzisiaj znowu Jaguar X-Type 2.0 diesel, zwany Bieduarem. Zobaczmy. Bieda im moc zgasła. Kontrolki nam się palą, ale czy odpali? No nie za zbyt. Czyli jednak akumulator padnięty. No dobra, mam booster przy sobie. Dzisiaj jest to, jak widać, już tutaj malutki Jetstar trójeczka 1500 amper. Zobaczmy, czy uda się nim odpalić naszego kota. Kurde, te kable zawsze się zawijają, tak strasznie niewygodnie się jedną ręką to obsługuje. Naprawdę. Dobra, podłączamy kable. Akurat tym razem najpierw masa. Niech będzie. Zaraz jeszcze plus. Jest, jest. Na zielono się pali. Na zielono pali. Niby rozpoznał. Przekaźnik cyknął, więc jest szansa, że może jakimś cudem uda nam się odpalić. Kontrolka od IMMO zgasła, czyli już jest dobrze. Zegary i klops. Niestety nie odpala. Zobaczymy, czy to kwestia złej masy, jak to zazwyczaj bywa. Czy po prostu nasz booster jest jednak za słaby. Ze 100% już spadł do 79%. To nie jest dobry znak. Zaznaczam, że dzisiaj jest dosyć ciepło, więc nie powinno być problemu, nie powinien włączyć grzania świec żarowych i powinien raczej odpalić od strzała. No dobra, znowu świeci się na zielono, więc jest szansa, że może zgasła od IMMO. Coś próbuję kręcić, ale nie idzie. No niedobrze, 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 bardzo niedobrze. Już od zbyt niskiego napięcia już wywaliło jakieś błędy, już sprężynka miga. No niefajnie. Czyli jednak 1500 amper prądu szczytowego teoretycznego. No nie dało rady, a do ilu nam rozładował? Do 74%. No nie fajnie. Bardzo, bardzo niefajnie. Dobra, to zaraz wezmę. Jeszcze akurat w tym aucie, w którym przyjechałem, do Bieduara. Mam drugi booster. Zaraz spróbujemy drugim boosterem. Drugi boosterek już na miejscu. No, oczywiście nasz Jaber YR800. Trzeba włączyć prądy. Na zielono świeci, masa prąd podłączone, więc jest szansa, że może nam odpali tym razem. Kontrolki jakoś energicznie już świecą, więc spora szansa na odpalenie. I widzicie od strzała. Także jednak 1500 amper prądu szczytowego to zdecydowanie za mało dla 2-litrowego diesla. Nawet przy temperaturze zewnętrznej 5 stopni. Jak widzicie. Kurczę, fajna wersja tego Bieduara. Bieduar, bo wiadomo, to Jaguar dla ubogich. To jest na pewno sprawę Mondeo MK3. Patrzcie sobie przy okazji Jabera YR800, jakie napięcie daje na sterownik, na cały układ. Jak widzicie, teraz nie jest wykryty. To jest normalne jego napięcie. Zaraz go zresetujemy.
Jak już diody na czerwono, a jak? Żeby nam się nie zatrzasnął, żebym zaraz nie musiał kombinować, jak tu lecieć jeszcze po drugie klucze. Dobra. Trzeba wypiąć to cholerstwo. Nienawidzę tego robić jedną ręką. Niestety, no nie jest to najlepszy system. Kurczę, mogli to troszkę inaczej zrobić. Cholera. Dobra, widzieliście w każdym razie, jakie napięcie było tego akumulatora. Bardzo był rozładowany. Świeci na zielono. Napięcie, jak widzicie, 14,2 V. Odesty też jest ładnie. No, czy będzie się nam odpalić? Ale za drugim razem, jak widzicie, odstrzała. Może coś tam elektronikę nie puściła na wtryski. Dobra. To było na tyle już na pewno, jeżeli chodzi o Jabera YR800 i Jaguara XT 2-litrowego. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!